już widać, po co będzie nam potrzebna kartka w kratkę. Będziemy malować dekolt. Dosłownie, będziemy go malować kratka po kratce i oczko po oczku. Jak się zabrać za przygotowanie? Prosto. To, co musimy najpierw zrobić, to ustalić, ile mamy oczek na dole, czyli na ilu oczkach mogę pracować. I ja sięgnęłam po wymiary w momencie, kiedy miałam zamknięte 5 oczek i moje 3 oczka, które zamykałam jako dopełnienie łuku. Ale jeżeli ktoś zamyka więcej oczek, to uwzględnia te oczka, które ma w tym momencie na dole, kiedy zaczyna w ogóle myśleć o dekolcie. Czyli jeżeli jeszcze jakieś oczka będą do odjęcia, to na razie się nimi nie przejmujemy, zaraz je sobie domalujemy. Bierzemy tyle oczek, ile mamy na drutach, kiedy się zatrzymałyśmy, żeby zacząć robić dekolt. Natomiast ile ten prostokąt ma w górę, to jest kwestia tego, ile rzędów nam zostało w stosunku do tyłu. Bo tak naprawdę ten prostokąt to jest odzwierciedlenie tyłu. 69 oczek na dole w moim przypadku i 46 rzędów w górę, ponieważ zrobiłam 23 rzędy prawych na tyle, razy 2, czyli 46. Jak widzicie, po to krzyczałam, żeby zaznaczać rzędy tyłu, bo teraz dokładnie wiem, ile rzędów w górę mam zrobić. Czyli cały ten prostokąt, gdybym go domknęła na końcu, to by było odzwierciedlenie na papierze tyłu. To teraz na tym odzwierciedleniu będziemy malować dekolt. To jeszcze taka mała dygresja. Ja właśnie dlatego tak lubię najpierw robić tył, a dopiero później przód, że mając tył i wiedząc, ile mam oczek na szerokość i ile mam rzędów na wysokość, żeby to dobrze sięgało ramienia i było odpowiednim podkrojem pachy, to na takim prostokącie później zawsze można sobie ładnie ukształtować dekolt, projektując go, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z czymś tak niezwykłym jak dekolt asymetryczny. Namalowany prostokąt, czyli moje oczka i moje rzędy, które mam do dyspozycji, najpierw jeszcze obetniemy go o oczka, które są ewentualnie do odjęcia ze względu na zwężanie tyłu. Czyli jeżeli ktoś wie, że jeszcze nawet na etapie dekoltu będzie po bokach zwężał, to sobie to od razu domalowuje. Czyli w co drugim rzędzie, bo tam jest co drugi rząd, będzie odejmował jedno oczko. Ile razy to zrobi, to zależy od tego, co zrobił z tyłu. Czyli odwzorowujemy ewentualne odejmowania. Powiedzmy, że ja jeszcze będę musiała odjąć 3 oczka, taka teoria. I lecimy wtedy w górę tam, gdzie rzeczywiście idziemy już prosto. Po co to robię w tej chwili? Żeby wiedzieć, ile oczek będę miała na górze. Czyli zanim cokolwiek namalujemy związanego z dekoltem, to uwzględniamy ewentualne odjęcia po bokach. Oczywiście z obu stron. Ja będę już malowała z jednej, ale pamiętajcie, że to jest po jednej i po drugiej stronie. Następną rzeczą, jaką musimy ustalić, to jest kwestia tego, jakiej szerokości chcę mieć ramię lub ramionczko. Ja przyjęłam, że chcę mieć 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 oczek. I tak to sobie zaznaczyłam, że od brzegu do początku, do brzegu dekoltu mam 15 oczek z jednej i 15 z drugiej. I to były pierwsze punkty, które sobie zaznaczyłam na moim prostokącie. Czyli miałam prostokąt i zaznaczone, gdzie mają mi się zaczynać lub kończyć ramionczka. Uwaga! Ze względu na to, że tył mamy cały dostępny, czyli na tyle, ja nie mam żadnych oczek sugerujących, ile na ramieniu ma być, bo mamy go całego, wszystkie oczka żywe, nic tam nie jest odejmowane, to możemy sobie troszeczkę zaszaleć i jeżeli ktoś by chciał rzeczywiście bardzo asymetryczny dekolt, to może zrobić tak, że on z jednej strony będzie, to co mamy na ramieniu będzie szersze, a z drugiej strony wąziutkie. Proszę bardzo, taka asymetria też może być. To jest moje projektowanie całego wyglądu dekoltu. Jeżeli uznam, że tu mają być, ma być 6 oczek,
a tu ma być 16, to proszę bardzo, taka rzecz też może być. Zaznaczamy sobie odpowiednie miejsca na prostokącie. To teraz najważniejsza rzecz, czyli głębokość dekoltu. Następną rzeczą, którą zrobimy, to jest zaznaczenie mniej więcej, gdzie ten dekolt ma się nam zaczynać na dole. I ja wiedziałam, że muszę zrobić jeszcze co najmniej 4 rzędy, żeby ten dekolt nie wypadł stanowczo za nisko w okolicach pępka. I zaznaczyłam sobie mniej więcej tą wysokość i to miejsce jako najniższy punkt w dekolcie. Uznając, że to ma być linia tego szybkiego wchodzenia na górę, a tu mamy troszeczkę wolniej dochodzić w górę. I teraz najlepiej jest wziąć linijkę, którą ja jak zwykle nie mam pod ręką, więc wykorzystam drugi papier i połączyć te dwa punkty, czyli dół i miejsce, gdzie ma się zaczynać ramię, i narysować linię. Jedną i drugą. A później postarać się, żeby to mniej więcej dostosować oczkami. Ja akurat tak strzeliłam, że mi wyszło, że co 6 rzędów. I teraz uwaga, zawsze robimy schodek co parzystą liczbę rzędów. Czyli z tej strony raczej będziemy odejmować po jednym oczku co dużą liczbę rzędów. Czyli ja tak, zamknę tutaj dwa oczka. 6 rzędów zrobię bez zmiany, zamknę jedno oczko, 6 bez zmiany, jedno, 6 bez zmiany. Ale jeżeli Wasza linia jest linią, która nie da tak ślicznego, mnie się naprawdę udało, już tu mi się udało trochę mniej, to w tym momencie możecie sobie to spokojnie dostosować. Czyli jeżeli ta linia, powiedzmy, idzie w ten sposób, że jest troszeczkę bardziej nachylona, to możemy robić 4 rzędy, i jedno oczko, 4 rzędy, jedno oczko, 6 rzędów, jedno, 6, jedno. Żadnych gwałtownych zmian, ale to nie musi być tak, że te odcinki muszą być równiutkie. Jak one są równiutkie, to to jest ładniejsza linia, ale jeżeli nawet nie będą, to to nie będzie żadna tragedia. Dokładnie to samo robimy z drugiej strony i zobaczcie, że ja tutaj doszłam do wniosku, że, bo ta linia tak oryginalnie idzie tak, w ten sposób. Doszłam do wniosku, że chcę to troszkę inaczej. To znaczy, że chcę, żeby początek leciał znacznie bardziej w bok, a później zrobię sobie fragment prosto. I to jest moja sugestia właśnie na tą stronę, która ma być tak bardziej asymetryczna, że nie próbujcie, narysujcie sobie linię, ale nie próbujcie ją tym razem odwzorować, tylko zejść minimalnie poniżej i tu zobaczcie, że zamykam troszkę inaczej. Prosto dwa rzędy. Pamiętajcie, te rzędy, którymi idziemy prosto, to są rzędy zawsze po dwa, bo to jest nieparzyste, parzyste, nieparzyste, parzyste. I zamykam nie po jednym, a po dwa oczka. I tak sobie poszłam fragmencik, dosyć duży, a końcówkę, kiedy już doszłam do momentu, gdzie widziałam, że musi mi się zacząć ramię, to po prostu machnęłam w górę. To miejsce będzie już bardzo blisko szyi. Czyli tak naprawdę podkrój dekoltu, ten najważniejszy, to jest tutaj. To i to. Na wszelki wypadek jeszcze raz te najważniejsze kwestie związane z samym projektowaniem już kształtu. Pamiętajcie, że wyznaczamy miejsce, gdzie mają być ramiona, niekoniecznie równej szerokości. Miejsce, gdzie ma się zacząć nasz dekolt i rysujemy linie pomocnicze. Ja sobie tutaj tak machnę troszkę od ręki. Następnie tą, która idzie szybko w górę, próbujemy odwzorować w miarę równo. Tą, która idzie troszeczkę wolniej, możemy zejść znacznie niżej, a później, kiedy już dojdziemy do momentu, gdzie zaczyna się ramię, machnąć prostą linię. Zawsze między ząbkami musi być parzysta liczba kratek, bo zawsze myślimy rząd nieparzysty, parzysty, nieparzysty, parzysty. I jeszcze jedna uwaga, o której wcześniej nie mówiłam. Spróbujcie to wyrysować tak, żeby zamykać w jednym takim miejscu, w jednym schodku maksymalnie 3 oczka, ale to już jest takie maksymalnie.
jedno oczko lub dwa oczka, to jest najlepszy sposób. I zobaczcie, że ja sobie namarowałam kropki. Tu się oczywiście pomyliłam. Te kropki to są miejsca, w których ja tak naprawdę będę zamykać oczka. Czyli dokładnie tak samo, jak przy kształtowaniu podkroju pachy. Nie będę tego robiła na samym brzegu, tylko jak dojdę do tego miejsca, to zrobię tak. Raz, dwa, trzy oczka, a tu zrobię trzy razem. Czemu trzy razem? Bo muszą mi zniknąć dwa oczka. Czyli to jest trzy razem, trzy razem, trzy razem, a tu na końcu będzie dwa razem, bo mam pojedynczy ząbek. A z drugiej strony będę robiła sześć rzędów bez zmiany, pamiętając o łańcuszku, a później raz, dwa, trzy oczka i dwa razem. Czyli znowu, nie zamykamy na samym brzegu, żeby brzeg był ślicznym łańcuszkiem, bo cały czas pamiętamy, że tu nie ma wykończeń i możliwe, że też nie będziecie chciały robić żadnych wykończeń. Jeżeli zrobimy to w ten sposób, to ta linia dekoltu od razu będzie śliczna. To tyle na temat mojego dekoltu, ale to nie koniec rysunków, które przygotowałam, ale ten był najładniejszy. Teraz Wam pokażę te, które bardziej przypominają sztukę nowoczesną, ale też pokazują podejście do rysowania tego dekoltu i że to nie jest tak, że to wychodzi za pierwszym razem. Najpierw sztuka nowoczesna w dwóch kolorach, ale taka bardzo geometryczna. To był ten moment, kiedy doszłam do wniosku, że jednak ten dekolt chcę, żeby był bardziej przesunięty, w takim sensie, że ta część ma być minimalnie bardziej pochyła. Czyli ja sobie, zauważcie, że ten dekolt, można sobie spokojnie ten kształt przesuwać na boki, na przykład zwężając jedno ramię, albo jak ktoś to wyrysuje i dojdzie do wniosku, że Matko Boska, ten dekolt, to tak naprawdę wyjdzie mi do okolic pępka, to bierzemy ten kształt i zaczynamy go rysować dokładnie takiego samego, ale wyżej. I on nam się skończy w którymś momencie, ale kształt zachowamy, a wystarczy, że popchniemy to troszkę wyżej, żeby dekolt był płytszy, lub zjedziemy z tym niżej, żeby dekolt był rzeczywiście głęboki. Czyli pamiętajcie, że ten sposób daje nam możliwość przesuwania, pogłębiania, spłycania i tak dalej. Sztuka nowoczesna w trzech kolorach. I tutaj macie. Moje pierwsze, to co jest czarne, to są moje pierwsze pomysły na to, jak ma wyglądać mój dekolt. I tak, zaczęłam tak, potem doszłam do wniosku, że nie, ja chcę głębiej, więc zaczęłam tak. Tu były zamknięte, było zamknięte pięć oczek. Doszłam do wniosku, że nie, bo ja chcę jednak bardziej ostro tam, więc nie pięć, ale dwa. I doszłam do tych dwóch zamkniętych tutaj i w górę. Później i tak to przerysowywałam. Ale zauważcie, że to wszystko, o czym mówimy, to są dekolty, które są asymetryczne. A ktoś może chcieć dekolt symetryczny. Dekolt symetryczny, bardzo głęboki. Najważniejsze, kiedy chcemy zrobić dekolt symetryczny, to zaznaczenie środka. U mnie środkiem jest całe oczko. To. I teraz, kiedy maluję dekolt symetryczny, to tak. Najpierw na boki równą liczbę oczek, żeby zamknąć na dole coś, co później da mi podstawę do tego ładnego półokręgu. A później symetrycznie na boczki. To, co ja namalowałam tutaj, tym zielonym, to jest dekolt, który da nam łezkę. Coś takiego. Bo on będzie miał tutaj dół i półkola, a potem bardzo długo będzie szedł jeszcze w górę. Głęboki dekolt, ale o dość ciekawym kształcie. Czyli zobaczcie, patrzcie na to, co zielone. Dość wąsko na dole, potem po jednym oczku ząbki, aż dojdę do linii, gdzie się mają zaczynać moje ramiona, a potem lecę w górę, w górę, w górę, w górę. Czyli mam taką łezkę. Ale tą łezkę, jeżeli nie chcę aż tak głęboko, to podnoszę ją do góry i mam dekolt, który jest troszeczkę bardziej układny. Czyli rysowanie na kartce papieru w kratkę. Nigdy wcześniej tego nie robiłyśmy, ale to jest najlepszy sposób na projektowanie własnego dekoltu. Prostokąt, który jest odzwierciedleniem tyłu i na nim malujemy to,
co chcemy mieć z przodu. Idealny sposób. Sposób, który daje nam dosłownie rozrysowany dekolt oczko po oczku i rząd po rzędzie. Przy takich tradycyjnych dekoltach bardzo dobry sposób dla osób początkujących, tak? Bo one sobie tutaj doskonale dadzą radę, rozrysowując to sobie na kartce. Dla każdej dziewiarki, nawet bardzo, bardzo zaawansowanej, idealny sposób na projektowanie dekoltów, które są nietypowe, na przykład asymetryczne, czyli jak ja to mówię, kopnięte. Bo taki kopnięty dekolt, gdybym ja miała zapanować nad tym, co ile rzędów ja mam odejmować oczko i po ile mam odejmować, żeby dojść do linii ramion, to ja bym tego tak na żywo nigdy nie zrobiła. Natomiast tutaj to się daje zrobić. To jest moja kartka, według której będę dziergać. Wy sobie teraz spokojnie wyrysujcie swoje dekolty, eksperymentując, zmieniając szerokość ramion. Pamiętajcie tylko, że tutaj, jeżeli robimy, bo tu jest jeszcze jedna uwaga, jeżeli robimy to do wersji z rękawem, to nie może być jakieś mega, mega wąskie, czyli zjeżdżać nam bardzo daleko, bo może się okazać, że rękaw razem z ramieniem zjedzie nam z ramienia. Czyli jeżeli robimy te sweterki zimowe z rękawem, czy cieplejsze z rękawem, to pamiętajcie, że to nie może być bardzo, bardzo wąskie. Bo jeżeli ktoś robi letnią bluzeczkę, tu jeszcze odejmuje i tu sobie zostawi cztery oczka, a proszę bardzo, dlaczego nie? Będzie takie wąziuteńki paseczek, ale może. My przy tym naszym z rękawem aż do takich ekstremalnych ramionczek posunąć się nie możemy. Czyli wy sobie projektujecie, eksperymentując, przesuwając, pogłębiając, robiąc to bardziej lub mniej skośnie, a kiedy będzie to już gotowe, to pokażę wam, w jaki sposób będziemy to dziergać. I od razu powiem, przygotujcie sobie dwa kłębki włóczki. Dlaczego? Dlatego, że będziemy dziergać jednocześnie jedną i drugą stronę. Czemu tak? A tak, żeby było troszkę inaczej, bo zazwyczaj jak coś dzielimy na pół, to potem dziergamy jedną stronę, doczepiamy włóczkę i dziergamy drugą stronę. To tym razem zrobimy obie strony na raz, ale do tego potrzebne nam są dwa kłębki włóczki lub kłębek, z którego da się wyciągnąć włóczkę ze środka, bo tak też można i to też za sekundkę pokażę. Są takie kłębki, akurat ten jest już po prostu idealny do tego, że oprócz tego, że daje się wyciągnąć włóczkę z zewnątrz, to jak dobrze pogrzebać, ja już to zrobiłam wcześniej, bo chciałam być pewna, że się da, ale jeżeli sobie dosłownie, przepraszam za brzydkie słowo, w neuczności tego motka troszeczkę wyjmiemy na zewnątrz, to daje się znaleźć początek nitki. Czasami trzeba troszkę pociągnąć, ale ten początek ze środka się da. I wtedy jedna nitka, druga nitka. Jedną robię lewą stronę, drugą robię prawą stronę. Ktoś może powiedzieć, ale przecież mi się to wszystko poplącze. Nie poplączę, bo jeżeli nawet te nitki się o siebie zakręcą, to wystarczy odwrócić motek i one się odkręcą lub zakręcą bardziej, jeżeli wybierzemy złą stronę. Czyli dziergając w ten sposób, nie bójcie się, że zrobicie sobie problem, bo się nitki zakręcą. Ale, uwaga, nie z każdą nitką tak się da. Przede wszystkim nitki ozdobne, które mają kierunek włoska. Akurat alpaka tego kierunku nie ma. Czyli czy ja wezmę początek nitki 1 czy początek nitki 2, to ta nitka wygląda identycznie. Ale są włóczki, na przykład włóczki futerkowe, które mają wyraźnie z włoskiem i pod włos. No to tam już nie. Potrzebne mi dwa motki. Druga kwestia. Włóczki, które mają bardzo wyraźny i silny skręt. Takim przykładem jest Merino Extra Fine, o którym tyle już było mowy przy zamkowym. Ta włóczka ma bardzo silny skręt w jedną stronę. I jak wezmę ją od drugiej strony, to tak jakbym brała ten skręt w drugą stronę. I może się okazać, to troszeczkę zależy od drutów, to troszeczkę zależy od wzoru, ale może się okazać, że oczka zaczynają mi się skręcać w drugą stronę. Po prostu inaczej wyglądać. Powodem jest skręt. To samo jest... I tutaj
to może kogoś zdziwić, ale z estońską artystyczną. To jest włóczka, która jest przędziona w zasadzie jak ręcznie. I tam też bywają miejsca, gdzie skręt jest bardzo silny, zawsze w jedną stronę. Czyli jak wezmę od drugiej strony, to może się okazać, że oczka są zniekształcone. Czyli jeżeli mamy wątpliwości, czy tak będzie, czyli gdybym ja na przykład tu miała takie wątpliwości, to jeszcze na etapie próbki warto zrobić próbkę, zaczynając motek od początku i zaczynając motek od nitki w środku. I wtedy dopiero zdecydować, czy mogę sobie w ten sposób dziergać bez zniekształcania robótki i oczek. I jeszcze jedna kwestia. Są motki, z których za nic, ale to za nic ze środka nie uda nam się wyciągnąć nitki. To są na przykład wszystkie motki moheru, które są bardzo ściśle zwinięte. To jest na przykład, nigdy nie próbowałabym wyciągać nitki z czegoś, co się bardzo łatwo rwie, czyli powiedzmy z wełny orenburskiej. Dlaczego? Dlatego, że czasami, kiedy wyciągamy ze środka, a motek w środku jest jakoś bardzo ścisło zwinięty, to musimy nieźle szarpnąć i wtedy się okaże, że ta nitka nam po prostu pęknie. Ale takie motki akrylowe, takie jak tutaj, czyli te zwijane, jak ja to mówię, w kajzerki, to wszystko da się wyciągnąć. Tylko właśnie pytanie, czy włóczka nam pozwala na robienie od jednej i od drugiej strony? Zazwyczaj tak. Te włóczki, które na to nie pozwalają, to wyjątki. No to poopowiadałam o początku i końcu włóczki. Kto by pomyślał, że to może być ciekawy temat? To teraz zabieramy się do roboty. Ja sobie schowam tą końcówkę, bo ja mam jeden motek już przy robótce, a drugi motek sobie wezmę po prostu od początku, czyli sobie wepchnę końcówkę z powrotem do środka, żeby mi się nie ciągała na zewnątrz i rzeczywiście nie plątała z zewnętrzną nitką i bierzemy się do pracy. Jeszcze szybkie spojrzenie na to, co mam tutaj i przypominam, że będę to pokazywać od tej strony może. W moim przypadku ta linia to była linia, kiedy skończyłam odejmowanie na plecach. Czyli to było tak. I dokładnie to samo odejmowanie powtórzyłam z przodu i już ja z boku niczego nie odejmuję. To był ten moment. To teraz spójrzcie. Od tego momentu były jeszcze raz, dwa, trzy, cztery rzędy, czyli dwa razy prawe, dwa razy lewe, w których nic się nie działo. I ja te rzędy już zrobiłam. I w tym momencie jestem dokładnie tu. Czyli muszę sobie policzyć, ile oczek mam tutaj, zamknąć dwa oczka, dzieląc jednocześnie przód na prawy i lewy i dorobić pozostałe oczka tutaj. Czyli najpierw liczymy, ile mamy, a mamy, co ja już zrobiłam, 46. Raz, dwa, trzy, cztery, 46. Dobrym sposobem, to już drobiazg, ale co tam, jak liczymy, to te dziesiątki robić dłuższe. To wtedy nie trzeba zawsze liczyć, tylko widzę, że mam 4 dziesiątki, 6 i wszystko jest pięknie. Czyli ja w tym momencie robię 46 oczek. Tu dołączę włóczkę. Zamknę już nową włóczką 2. I zrobię pozostałe 21 oczek. A później będę wracać. Ale najpierw te 46. To, co jest ważne, to oczywiście pamiętamy o naszych pierwszych oczkach. Nadal dziergamy tak, w poszukiwaniu zaginionego drutu, nadal dziergamy tak, żeby powstawał nam ładny łańcuszek. Czyli przypominam, my się wbijamy, ale nie przerabiamy. To jest zdjęte oczko, jak prawe, ale bez przerabiania, bo jestem po prawej stronie. A później sobie podziergam 46 oczek, co zrobię już dzielnie, samodzielnie, żeby móc sobie policzyć do 46 bez świadków i spotkamy się, jak te 46 oczek będzie wydziergane. 46 za mną, przeliczone dwa razy, ale również muszę sobie przeliczyć to, co przede mną, czyli czy się przypadkiem nie pomyliłam. I w moim przypadku muszę tu mieć jeszcze 2 oczka i 21 oczek prawych później, 2 do zamknięcia, 21 do zrobienia. I to się zgadza. Czyli kiedy sprawdzamy oczka, to zawsze sprawdzamy wszystko, co mamy jeszcze zrobić. Ile za mną i co przede mną i czy to się zgadza.
Jak się nie zgadza, to znaczy, że źle policzyłyśmy na początku i trzeba by było również zmodyfikować kwestię dekoltu. Dlatego dobrze policzcie oczka, zanim zaczniecie ten dekolt malować. No to teraz będę szybko szukać szydełka. Już go mam pod ręką. To jest nitka, którą będę robiła prawą część dekoltu. Natomiast teraz dołączę sobie nitkę, którą będę robiła lewą część dekoltu i tak naprawdę prawą, jak założymy na siebie, ale z kobietami o stronach się nie rozmawia. Jak ją dołączymy? No tak jak zwykle, czyli tam, gdzie byłam, to troszeczkę niżej żeberko lewego oczka, nowa nitka, przeciągnę, co przy bukle bywa problematyczne. I zwykły supełek nitki później do pochowania. Dlaczego tak? Zaraz się okaże, dlaczego tak. Teraz uwaga, szybko musimy zidentyfikować. To jest moja nitka, której już nie potrzebuję. To jest moja nitka, której potrzebuję, ale musi być do kłębka. Mam. I zamykamy w moim przypadku dwa oczka. W Waszym przypadku, jeżeli ktoś robi symetryczny dekolt, to może się okazać, że po pierwsze jest znacznie bliżej przed środkiem i zamyka nie dwa oczka, a 40 oczek. Tutaj trochę strzelam. Ale zasada jest dokładnie ta sama. Dziergamy do momentu, kiedy będziemy zamykać, nowa nitka i zamykamy, nieważne ile oczek. Jedno oczko i drugie oczko. I zaraz będę dziergać, tylko zanim to Wam coś pokażę. Zobaczcie, że zawsze jest ten problem, że jak zaczynamy zamykać, to przed zamykanymi oczkami jest dziura, którą później trzeba niwelować. W tym przypadku tej dziury nie ma. Wprawdzie jak będziemy zaraz wracać i robić lewe oczka, to tutaj Wam pokażę jedną rzecz, którą dobrze by było zrobić, żeby wzmocnić to miejsce, bo jednak to będzie miejsce narażone na dosyć duże napięcia i naprężenia przy zakładaniu i zdejmowaniu sweterka. Ale zobaczcie, że tu nie ma żadnej dziury. To jest gotowe do założenia. No jeszcze nie, bo nie mamy całości zrobionej, ale jeżeli ktoś nie chce tego wykańczać, to w tym momencie nie musi, bo to już tak wygląda, że nie ma większego problemu. Oczka mam zamknięte. Dodziergam sobie prawe. I ważna uwaga. Kiedy będziecie dziergać ten przód z dwóch motków, coś, co nam się jeszcze nie zdarzyło, w sumie nie wiem czemu, ale rzeczywiście przez tyle lat nam się nie zdarzyło takie rozwiązanie, to uczulam Was na jedną rzecz. Porzucajcie robótkę wtedy, kiedy dojdziecie do końca rzędu. To znaczy, kiedy jest, albo kiedy jesteście w środku którejś części. Ale niech Was ręka boska broni, żeby porzucić robótkę w momencie, kiedy jesteście tu. Bo jak do niej wrócicie, to będziecie mieli jedną nitkę tu, drugą nitkę tu i za żadne skarby nie będziecie wiedzieć, w którą stronę macie robić, po prawej czy po lewej. Bo nitki Wam powiedzą, że albo możecie skończyć to, albo możecie skończyć to. Czyli jeżeli już dziergamy w ten sposób, to albo dziergamy pełnymi rzędami i dopiero odkładamy robótkę, a jak już nam się wali, pali i ziemniaki usiłują nam wykipieć, to porzucamy robótkę gdzieś w środku, żeby było wiadomo, że ja jestem w środku danej części. Ale nigdy, przenigdy nie w tym miejscu. Bo naprawdę później to jest 50%, że trafimy, którą część mamy zrobić. Szczególnie jeżeli robótka poleży chwilę. To tak było trochę gospodarsko i kuchennie, a teraz obracamy, układając sobie motki na nowo i zaczynamy dziergać. Nitką, która nam się, że tak powiem, nawinie pod rękę, czyli którą mamy na brzegu. I zasada jest dokładnie taka sama, jak była. Jestem po lewej stronie, czyli pierwsze, jakbym chciała przerobić, ale bez przerabiania na lewo, pozostałe na lewo, ostatnie też. Przy okazji macie przykład tego, jak cudownie miękka wychodzi dzianina z bukle, bo to się po prostu ugina. Autentycznie jest tak sprężyste i miłe. To jest nie do opisania, jak fajną włóczkę zrobił Drops. Rzadko mi się zdarza coś aż tak chwalić. Ostatnio chyba właśnie Merina Extra Fine, ale to jest po prostu fajne.
I mówi to osoba, która nie przepada za włóczkami Buchla. To od razu mówię, że ja nie jestem ich wielką fanką, ale okazuje się, że po prostu nie znalazłam jeszcze tej, którą lubię. Uwaga, wzmacniamy to miejsce. Doszłam do ostatniego oczka i teraz, żeby to miejsce było jeszcze bardziej wytrzymałe, to można, nie trzeba, można to oczko na chwilkę przełożyć i znaleźć sobie nitkę poniżej i też się w nią wbić i przerobić te dwa oczka razem. Ja to robię zupełnie bezkarnie, bo w tej włóczce, czyli w bukle, nie będzie widać żadnych zniekształceń. Jeżeli macie czystą włóczkę bez włoska, na przykład len, bawełnę, bambus, to sprawdźcie, czy to będzie dobrze wyglądać. Jeżeli będzie wyglądać źle, to możecie to pominąć. Po co to robię? Żeby to miejsce wzmocnić, żeby to pierwsze oczko, bo później to już będę szła sobie tak jakby do góry, ale żeby to pierwsze oczko było rzeczywiście takim sensownym, dobrze zrobionym oczkiem. To samo zrobię po drugiej stronie, tylko uwaga, zmieniamy włóczkę. Ta mi niepotrzebna, to jest końcówka, tym mam dziergać. I znowu. Mimo tego, że zazwyczaj tego oczka nie przerabiam, to tym razem złapię sobie żeberko i te dwa oczka przerobię na lewo. I znowu, prawdopodobnie przy bardzo gładkiej włóczce, na której widać każde oczko, ten manewr będzie wyglądał brzydko. Ale bukle jest dość delikatną włóczką i chcę bardzo mocno wzmocnić to miejsce. Z tego względu robię takie cuda. Nie musicie, ale można. I dziergam sobie na lewo, tym razem już troszeczkę więcej oczek. I dodziergam sobie do końca. Jak dojdę do końca, to pierwsze co zrobię, to zaznaczę co zrobiłam. A co zrobiłam? Zrobiłam ten rząd cały, zamykając dwa oczka i teraz robię ten rząd, wracając i robiąc lewe. Dodziergam te lewe do końca, potem zacznę dziergać prawe i spotkamy się tu. W tym miejscu zamkniemy sobie pierwsze oczka, które będą mi tworzyły tą bardziej asymetryczną część. I jestem prawie przed tym pęknięciem i prawie przed pierwszymi oczkami, które mam zamykać, ale teraz jest pytanie, a właśnie widzę, że drut mi się rozkręcił. Od czasu do czasu sprawdzamy, nawet te skręcane. To są akurat stare druty hija-hija i one, jak widzicie, nie mają tych słynnych dziurek, w które można włożyć tą cieniutką igiełkę, którą dokładają i porządnie dokręcić, używając jej jak lewarka, jak dźwigni. Tutaj tego nie było, więc jedyne, co zostaje, to bardzo mocne dokręcenie. Jest taka specjalna gumka, przez którą można złapać, ale mimo wszystko potrafią się rozkręcić. Dlaczego na nich dziergam? Dlatego, że one są półokrągłe. I przy tej wełence bukle okazało się, że te półokrągłe sprawdzają się 100 razy lepiej niż ostre, bo jednak rzadziej udaje mi się trafić w pętelki, a łatwiej mi trafiać w oczka. To była znowu dygresja. To teraz od dygresji patrzymy, co mamy na naszym bardzo zaawansowanym schemacie dekoltu. Jestem tu. Ile przed mam się zatrzymać? Mam zamknąć dwa oczka, czyli już na pewno dwa wcześniej, plus jedno oczko, z którymi te dwa oczka zamknę, czyli trzy wcześniej. Ale mam to zamykać trzy oczka od brzegu, czyli 3 plus 3, 6 oczek wcześniej. I to jest zawsze takie samo liczenie. Tu by było tak. Mam zamknąć jedno oczko, plus jedno, z którym muszę to zamknąć, więc mam dwa oczka, trzy oczka od brzegu, więc razem 5 oczek. Gdyby ktoś zamykał 3 oczka, to liczy 3 plus 1, 4 plus 3, 7. Przypominam, że zamykanie 3 oczek to już jest troszeczkę za dużo na ten sposób zamykania. Wtedy lepiej jest zamknąć po prostu na brzegu, zamykając tak jak te. Bo 3 oczka to jednak już jest dosyć dużo. Czyli ja się muszę zatrzymać 6 oczek przed. To liczę, tu mam dziurę, 2, 4, 6, to jeszcze jedno mogę zrobić i teraz tak, będę zamykała tak, żeby oczka układały mi się zgodnie z kierunkiem układania się dekoltu, czyli mają się położyć w prawo, jak w prawo, to i mordki muszą mieć w prawo, czyli ja te trzy oczka przełożę kierunkiem, nie zmieniając ich w żadnym wypadku ich kolejności i wbije się od lewej strony, uważając, bo w trzy oczka to już trzeba uważać, żeby we wszystkie.
Pociągnę, dociągnę, ułożę. Ostatnie oczko jest teraz na wierzchu i wszystko mi się ładnie układa zgodnie z kierunkiem dekoltu. I trzy oczka na brzegu. Patrzę na drugą stronę, już nie będę machać tymi schematami i widzę, że w tym rzędzie po drugiej stronie ja nadal biegnę prosto. No to zmieniam sobie tylko włóczkę i tu nic nie odejmuję, bo tutaj linia nadal idzie prosto. Właśnie nie robimy końcówką włóczki, czyli po prostu zdejmuję jak prawa, ale bez przerabiania i robię na prawo. Tym sposobem, oczywiście gdybym tutaj cokolwiek miała do zamknięcia, to zrobiłabym tak, że trzy oczka i zamknęłabym dwa. Akurat dwa, bo tu zawsze zamykam po jednym. Ale może być odwrotnie. To może być miejsce, w którym Wy zamykacie bardziej płasko i wtedy tutaj może być równie dobrze trzy. Uwaga, od razu sobie zaznaczamy, że ten rządek mamy zrobiony, czyli ten. Zamknęłam te dwa oczka. To teraz będę robiła lewe i zobaczcie, że one idą prosto. Potem prawe, zamykając identycznie tutaj jak przed chwilą, a tutaj nadal nie robiąc nic. A spotkamy się na tym poziomie, gdzie będę zamykała i po jednej, i po drugiej. Tak na wszelki wypadek. A później już spokojnie będziemy sobie dziergać według naszych własnych schematów. I w końcu ten rząd, w którym będziemy zamykać po dwóch stronach, czyli jesteśmy tutaj, nie zaznaczyłam, to też już zamknięte. I teraz zobaczcie, co się będzie działo. Kiedy dojdę do tego miejsca, to już tradycyjnie zamknę sobie dwa oczka, ale zaraz na początku będę zamykać jedno po przeciwnej stronie. Czyli dziergamy sobie prawe, aż znajdę się, jak to sobie wyliczyłam, 6 oczek przed końcem. A przy okazji uczulam Was na, i to nie jest drwina ani kpina, bo mnie się też zdarzały takie rzeczy, kiedy się dzierga z dwóch motków, na przykład dwa rękawy jednocześnie, albo tak jak tutaj dziergamy dwa przody jednocześnie, to żeby zawsze dwa razy sprawdzać, czy zaczynamy dziergać z dobrego motka, kiedy zmieniamy strony, czyli tak jak ja tutaj przechodzę przez miejsce tego pęknięcia. I uwierzcie mi, że nawet doświadczonym dziewiarkom się zdarza, że pomylą motki i nagle się okazuje, że dwa rękawy są połączone jedną nitką, albo tak jak tutaj dwa przody, bo nitka przechodzi od jednej części do drugiej, bo po prostu pomyliły nam się motki. I to zawsze trzeba sprawdzić, szczególnie kiedy to pęknięcie jest malutkie. 2, 4, 6, czyli jeszcze dwa oczka. I znowu zamykam dwa, ale żeby mi się położyły w dobrą stronę, czyli w prawo, to muszą być w tą stronę. To, co ja robię w tej chwili, kto mnie zna, ten już wie, jak robię dwa razem lub trzy razem albo pięć razem, to zawsze później lekko sobie poszarpię i pomolestuję tą robótkę po to, żeby te oczka się od razu ułożyły. One wtedy, szczególnie przy bukle i przy wszystkich takich, które są nierówne, to ważne, bo te oczka zaraz po przerobieniu to tak naprawdę jest coś, co stoi nam na sztorc. Jak sobie to dociągniemy, trochę poszarpiemy, to one się układają od razu idealnie. Ostatnie trzy oczka. Zmieniamy włóczkę. I teraz najpierw trzy oczka brzegowe i dwa, a później muszę zamknąć jedno oczko, czyli przerobić dwa razem. Tylko ono ma mi się położyć w tamtą stronę i buźki mam w odpowiednią, czyli ja po prostu wbijam się w dwa, czyli po tej stronie to będzie po prostu wbicie się w oczka tyle, ile trzeba, zrobienie dwóch razem i dalej lecimy prosto, czyli po tej stronie żadnej filozofii nie ma, bo oczka układają nam się tak, jak powinny. I dziergamy do końca, później lewe, a później zgodnie ze schematem kolejne rzędy, zamykając oczka. Jedna uwaga. Ja robię to w ten sposób, tak naprawdę mogłabym to robić odwrotnie, bo tak jak powiedziałam, na tej włóczce niewiele widać, ale ja to robię w ten sposób, że moje oczka układają się tak. Te zamykane.
Czyli one tworzą coś w rodzaju linii idącej zgodnie z kierunkiem tego, jak idzie sam dekolt. Ale są osoby, które nie lubią, kiedy robi im się ta linia i wolą, kiedy mają coś, co wygląda jak małe zakładeczki szczypanki. To wtedy mogą robić odwrotnie, w tą stronę. To wygląda troszkę inaczej i wygląda tak, jakby właśnie ktoś zrobił mini zakładeczkę, ale nie tworzy nam się żadna linia. Ta decyzja jest ważna dla osób, które robią zwłóczki, na której cokolwiek widać. No na tej to mogę sobie robić dowolnie i pewnie nawet gdybym raz zrobiła tak, a raz tak, to byłoby troszkę widać, ale niewiele. Natomiast Wy sprawdźcie, jak Wam wygodniej. Kwestie tego były opisywane przy letniej razem robionej. Postaram się dorzucić link, żeby można było spojrzeć, jakie są różnice, jak wygląda jedno, jak wygląda drugie. I zdecydować w odpowiednim momencie. To teraz zadanie dla nas dzielne, samodzielne, czyli będziemy dziergać całość, aż zatrzymamy się na samej górze i będziemy łączyć ramiona. Ramiona będziemy łączyć na dwa sposoby. Oczywiście nie będziemy zszywać, bo nikt zszywania za bardzo nie lubi, ale będziemy je łączyć albo sposobem trzydrutowym, albo graftingiem. W przypadku bukle grafting nie jest najlepszym pomysłem, to znaczy on nie jest do zrobienia, ale ze względu na te pętelki to jest dość upiorne zadanie. Dlatego zrobimy to jednak sposobem trzydrutowym, ale oczywiście link do graftingu też się znajdzie dla osób, które chciałyby zrobić to bardzo ładnie, ślicznie, a mają włóczkę, która jest gładka i pozwoli na coś takiego. My nie będziemy zszywać, ale jeżeli ktoś bardzo chce, to oczywiście też powiem, co zrobić, żeby to po prostu zszyć, mając zamknięte brzegi. Na razie dziergamy dekolt do końca, a za chwilę spotkamy się. Ta chwila oczywiście w rzeczywistości potrwa pewnie jeden dzień, ale filmowo za chwilę spotkamy się, łącząc ramiona. I dla wielu osób to będzie prawie koniec bluzeczki. Bo zostanie nam tylko wykończenie dołu, który jak pamiętamy nadal jest na prowizorycznym szydełkowym łańcuszku. Ale to tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Tutaj będziemy walczyć z tym, co związane tylko i wyłącznie z okolicami ramion i dekoltu. Miłego dziergania, mam nadzieję, że Wasze jest tak samo miłe jak moje. I widzimy się, łącząc za chwilkę tak naprawdę ramiona. Pochwalę się Wam najpierw moim bardzo asymetrycznym dekoltem, który wyszedł. Zobaczcie, jak wygląda w ten sposób. Nie przejmujcie się, jeżeli tak jak u mnie macie wrażenie, że ta plisa, która jest takim odcięciem tych oczek przerabianych razem, szczególnie jeżeli były często przerabiane trzy oczka razem, że to się delikatnie ściąga. To się będzie delikatnie ściągać, dopóki tego nie namoczymy i nie uformujemy, czyli przed praniem. W tym momencie to może wyglądać tak, że jakby miało zamiar się to ściągnąć. W momencie, kiedy to upierzemy, uformujemy, a nawet w momencie, kiedy to założymy na siebie, to się wszystko wyrówna. To, co nas dzisiaj czeka, to jest zamknięcie ramion, ale żeby to zrobić, to musimy oczko przełożyć z powrotem na jakąś żyłkę o tej samej grubości drutów lub troszeczkę mniejsze, żeby nie rozciągać tych oczek. Czyli na jednej żyłce będę miała oczka z dwóch przodów, na drugiej żyłce, zupełnie niezależnej, będę miała za chwilkę oczka z tego tyłu. Będę troszkę hałasować, a hałasowanie będzie wynikało z tego, że ten sweterek musimy sobie ułożyć w odpowiedni sposób, żeby zamknąć ramiona. Pierwsza kwestia. Wywróciłam go na lewą stronę, czyli w tej chwili lewe oczko mam na wierzchu. Przyda mi się albo trzeci drut, a jeszcze lepiej szydełko, którym poradzimy sobie z naszą włóczką. I uwaga, sprawdzamy trzy razy. To jest mój tył. To jest mój przód. To teraz ja już poza kadrem to wszystko strzepnę. I sprawdzamy, czy rzeczywiście tył i przód leżą dobrze i czy ramionczka nie są przekręcone. A później sięgamy
po to miejsce, gdzie została nam włóczka na przodzie, bo tam mamy cały czas pełne motki. Czemu ja mam wrażenie, że coś pruje? Nie, na szczęście nie. To tylko takie wrażenie przez ciągnięcie włóczki z pętelkami. Na szczęście nic nie pruje. Układamy to sobie na dwóch żyłkach w ten sposób, żeby prawa strona była do prawej. Nic nam między nimi nie leżało i zaczynamy zamykać. To zamykanie będzie bardzo proste, bo wykorzystamy ten trzydrutowy sposób, a w naszym przypadku będzie to sposób trzydrutowy plus szydełko, które to szydełko muszę znaleźć. O, mam. Łapiemy za nitkę, która jest z kłębka i ona jest przy przodzie. I bez żadnego zastanowienia robimy tak. W oczko, tylko uwaga, tak żeby nie było przekręcone, z dolnego drutu. W oczko z górnego drutu, znowu żeby nie było przekręcone. I przez te oczka, ja je zdejmę, przeciągam nitkę z kłębka. Przy tym bukle to nie będzie najprostsza sprawa, także powolutku. Znowu oczko z dolnego, oczko z górnego, znowu tak wkładam to szydełko, żeby nie poprzekręcać oczek. Przekładam przez te dwa oczka, a później dopiero przez trzecie. I wyciągam sobie troszkę. Znowu dolne, górne. Najpierw przez te dwa, które zdjęłam z drutów, wyciągam i dopiero potem przez następne i znowu troszkę wyciągam. Tak, żeby to tutaj miało pewną elastyczność. I tak powolutku. Dolne, górne. Pilnujemy, żeby nic nie było przekręcone. Najpierw przez oczka z drutów, potem przez oczko na szydełku i wyciągam. To samo można zrobić trzecim drutem, ale ja stanowczo wolę szydełko. Dlaczego? Ponieważ łatwiej łapie się nitkę. Łatwiej się przeciąga, szczególnie przy tak cudownej włóczce jak włóczka bukle, która przy robieniu naprawdę potrafi sprawić kłopoty. Ile oczek tak zamykamy? Dobrze się domyślacie. 15 z dołu z 15 oczkami z góry. W moim przypadku z 15, bo takie miałam ilości na ramionach. Oczywiście uwaga na takie rzeczy. Zobaczcie, że ja łapię za tylko za pętelkę. Jak mi się coś takiego przytrafi, to muszę jednak znaleźć całe oczko. Oczywiście wy zamykacie tyle, ile jest oczek na danym ramieniu. Bez zastanawiania się, bo te oczka na dole, czyli na tyle, to po prostu bierzemy ich tyle, ile jest nam potrzebne, żeby wystarczyło do zamknięcia wszystkich oczek, które są na ramieniu na przodzie. Powolutku. Zawsze sprawdzamy, czy mi się ciągnie włóczka z kłębka. I kiedy dojdziemy do końca, a to już za chwilkę, to musimy pamiętać, że mamy jeszcze do zamknięcia oczka tyłu. Czyli tą samą nitkę wykorzystamy do zamknięcia oczek z tyłu. Bez żadnego przecinania jej, bez żadnego dowiązywania nowej nitki, jedną nitką, jednym kawałkiem włóczki, tak naprawdę prosto z kłębka, nie zdjęłam oczka. Ostatnie oczko z góry. I teraz zobaczcie, co się dzieje z tym ostatnim oczkiem. Przeciągam, przeciągam i wkładam na drut, tam gdzie mam oczka tyłu. Sprawdzam sobie, czy wszystko w porządku z tymi oczkami, to znaczy, czy na przykład któreś nie usiłuje mi uciec, bo go nie złapałam. Sprawdzam, czy to jest elastyczne. I w moim przypadku to i tak nic nie widać, ale w Waszym przypadku dobrze by było co jakiś czas sprawdzać, czy nie przekręcacie oczek. Czyli czy nic się tu złego nie dzieje. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby zamknąć te oczka graftingiem, to bardzo sugeruję. Ostatnie oczko mam na drucie i teraz zamknę oczka tyłu. I zaraz to zrobimy. Łapię drut, na którym są oczka przodu, bo to jest mój drut roboczy. Ten to jest tylko pomocnik, nim nie będę zamykać. Czyli łapię ten drut, on i tak będzie tylko zamykał oczka,
Tu pilnuję, żeby oczka przodu mi nie zjechały, ale nie powinny. I teraz uwaga, jesteśmy po lewej stronie, więc będziemy zamykać na lewo. Trochę tych oczek jest, więc to nie jest duży problem. I zamykamy. W dwa oczka się wbiłam, to jedno było włożone przed chwilą na drut i przerabiam dwa razy na lewo. Oczko wraca i znowu dwa razy na lewo. Zauważcie, że ja nie zamykam w żaden elastyczny sposób. Dlaczego? Ponieważ nie bardzo chcę, żeby tył sweterka, linia, która jest na karku, się za bardzo rozciągała. Dlaczego nie chcę? Bo wtedy zaczną mi ramionczka spadać. Jeżeli mamy kłopoty, czasami piszecie w mailach, że sweterek spada Wam z ramion. Najczęściej taką szybką radą na to jest jeszcze raz zamknięcie oczek dekoltu, tak żeby one nie były elastyczne, tylko żeby porządnie trzymały swoją linię. I wtedy zazwyczaj wszystko się ładniej trzyma. Tutaj jest dokładnie to samo. Ile oczek muszę zamknąć w ten sposób? Ano tyle, żeby mi wystarczyło na zamknięcie oczek z drugiego ramienia. Ja na drugim ramieniu też mam 15 oczek, czyli będę zamykała dotąd, kiedy po zrobieniu dwóch razem na lewo i włożeniu oczka na drut, tych oczek na drucie zostanie mi 15, identycznie jak na początku. Czyli ja sobie tutaj spokojnie zamykam oczko po oczku, a raczej dwa oczka po dwóch oczkach na lewo, aż będę miała tyle samo oczek, ile z przodu. Przypominam, że u Was to ani nie musi być 15, ani nie musi być tyle samo, co po drugiej stronie, bo jeżeli ktoś sobie wykombinował bardzo asymetryczny dekolt ze zróżnicowaną szerokością ramionczek, to może się okazać, że to jest ta strona, gdzie na przykład ma tylko 6 oczek. Też może tak się zdarzyć. To ja tu sobie pozamykam powolutku te oczka i spotkamy się zamykając oczka drugiego ramienia, a później opowiadając sobie, co nas jeszcze czeka do zrobienia. I jesteśmy po drugiej stronie. Mam 15 oczek ramienia i 15 oczek mi zostało z tyłu. I teraz uwaga, w tym miejscu najprawdopodobniej będziecie miały dwie nitki. Nitkę, która była na przodzie, nie interesuje nas. Ja jej jeszcze nie obcięłam, ale zaraz ją tutaj odetnę. Nas interesuje nitka, którą była zamykana tylna część, czyli cały czas tą samą nitką. Zamykamy jedno ramię, zamykamy oczka, zamykamy drugie ramię, czyli to jest nitka, którą będę pracować. Czemu to ważne? Ano temu to ważne, żeby nam się dziury nie porobiły. Czyli znowu, zasada ta sama. Łapię nitkę, którą będę pracować, jedno oczko, drugie oczko, nie przekręcamy i najpierw tylko przeciągamy w tej pierwszej parze. Potem znowu jedno oczko, drugie oczko, jak nam coś ucieknie, to łapiemy i najpierw przez dwa, później troszkę jeszcze wyciągamy i przez to, które było na szydełku. I tak do końca. Kiedy skończymy, trzeba poobcinać wszystkie nitki, pozabezpieczać wszystkie nitki i pochować końcówki. Przypominam, że chowamy dosyć długie końcówki, żeby potem przy formowaniu, praniu te końcówki nam nie powyłaziły, tylko się rzeczywiście nadal ładnie trzymały po lewej stronie. Przy chowaniu ich przy wełnie bukle jest o tyle prościej, że tutaj jak je schowamy, one się o siebie pozahaczają, powinny się dosyć dobrze trzymać, a śladu po nich nie powinno nawet być. To, co nas jeszcze czeka, jak już poprawię oczko, które wcale nie chce mi się przeciągnąć, to jest, jeżeli uznajemy, że nasz dekolt albo nasze podkroje pach w bluzeczce letniej nie spełniają jednak naszych norm estetycznych, albo chcemy, żeby były stabilniejsze, bo tak też może być, to trzeba by było ustabilizować je lub wykończyć i sugeruję wtedy zrobienie tego szydełkiem. Ja tego nie będę pokazywać ze względu na to, że po pierwsze będę robić rękawy, a po drugie na wełnie bukle to mogę Wam się napokazywać mnóstwo i tak nic nie będzie widać. Czyli tutaj Wasza decyzja, czy wykańczamy to jeszcze szydełkiem. Zgubiłam oczko, muszę je sobie
poprawić. Czyli wykończenie dekoltu, teoretycznie ten wzór robiłyśmy wszystko tak, żeby nie wykańczać nic, żeby to wyglądało na tyle estetycznie, że tego nie potrzebuje. Natomiast jeżeli ktoś chce, sugeruje szydełko. To samo z podkrojami pach. Natomiast to, co czeka nas jeszcze wszystkie, to jest kwestia dołu. I tam nie ma już tego, czy chce, czy nie chce, tylko rzeczywiście dół musimy wykończyć. Ostatnie oczko zamknięte, przeciągam jeszcze 2 lub 3 razy, wyciągam, na wszelki wypadek sprawdzam, czy żadne oczko mi się nie usiłuje próć, przy bukle sprawdźcie porządnie. I to, co mówiłam, obcinamy nitki, jeżeli są jeszcze z kłębka, zabezpieczamy, chowamy. Dół. Dół to jest coś, co jesteście w stanie w 100% zrobić samodzielnie, ale trzeba wiedzieć, co można z nim zrobić. Pierwsza rzecz jest taka, że w tej chwili ten sweterek, mając już szyte ramiona, jest tak naprawdę pierwszy raz gotowy do porządnej przymiarki. Czyli w ogóle pierwsze, co robimy, to jak zamkniemy ramiona, to zakładamy na siebie i biegniemy do lustra. Jak już pobiegniemy do lustra i pozachwycamy się naszym dekoltem i naszymi podkrojami pach, to na pewno będziemy wiedzieć, czy sweterek jest odpowiedniej długości, czy może chcemy go jeszcze nieco przedłużyć. Jak spróć szydełkowy łańcuszek, to już wiecie. Tu jest dużo oczek, więc to troszeczkę zajmie. Powolutku, oczko po oczku przekładamy wszystkie oczka na druty i jeżeli potrzebujemy, to robimy jeszcze, oczywiście prawymi oczkami w okrążeniach, fragment w dół i dopiero zamykamy oczka. Natomiast jeżeli dochodzimy do wniosku, że to już jest taka długość, która wystarcza, to po prostu dowiązujemy nitkę i nie robimy już w dół, tylko zamykamy oczka. Jak? Nie tak jak na tyle, bo tam nie ma żadnej elastyczności. To jest sztywne, jakbym to przejechała maszyną do szycia. Na tyle to jest dobra rzecz, ale na dole niekoniecznie. Sposób zamykania taki jak w nimfie. Kto mnie zna, ten już doskonale wie, o czym mówię, ale link będzie oczywiście we wpisie, żeby można było sobie zajrzeć. Podobnie jak link do graftingu, czyli zszywania żywych oczek dla tych osób, które chciałyby połączyć na ramionach perfekcyjnie i idealnie. Tak jak tłumaczyłam, przy bukle nie ma to większego sensu. Czyli decydujemy, co robimy z dołem. I w tym momencie dla większości z Was robiących letnią bluzeczkę, jeżeli nie wykańczają dekoltu lub rękawów, to jest koniec. Brawa dla Was, brawa dla mnie za poprowadzenie Was od początku do końca. Mamy gotową bluzkę lub tunikę. Natomiast my się spotkamy, rozpracowując rękawy. Spotkamy się za kilka dni, ale dość szybko i zrobimy sobie wspólnie początek rękawa i opowiemy sobie, w jaki sposób go kształtować, żeby on nam się ładnie zwężał albo żeby nam się ładnie rozszerzał. Bo może ktoś dojdzie do wniosku, że skoro bluzka jest asymetryczna, to chciałby też poszaleć z rękawami. Czyli poopowiadam też o poszerzaniu rękawów na samym dole. A ja w tym momencie biegnę przymierzyć, bo powiem Wam szczerze, że strasznie mnie ciekawi, jakiej długości mi to wyszło i jak układa się dekolt, którego jeszcze nie przymierzałam i nie wiem, czy wyszedł mi idealny, czy tylko do zaakceptowania. Miłego dziergania dla Was, brawa dla tych, które już kończą, a my się spotkamy robiąc rękawy.